Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Surviving the Aftermath. Podobnie jak w poprzednim odcinku, zachęcam do komentowania. Jeżeli chcielibyście porozmawiać na jakiś temat, usłyszeć moją opinię, to zapraszam do komentowania. I teraz widzimy, że ostatnia burza śnieżna wyrządziła bardzo duże szkody na naszej kolonii ze 140 mieszkańców. Do 103 spadliśmy, żywność też nie wygląda najlepiej. Pauzujmy grę, szybkość 3. Jakiś nowy? Nie, teraz by się nam bardziej lider przydał. Tutaj wszystko na mapie świata się dzieje. Mamy wolne pewnie. Dokładnie, będzie można wyburzyć parę tych. Problem jak zwykle metal i drewno. Kto by się spodziewał? Cóż, taka gra, no nie idzie teraz najprościej, najłatwiej, no ale co możemy poradzić? Jedyne co możemy poradzić, to to, że po prostu trzymać się dalej. Starać się jakąś przetrwać. Na mapie świata tutaj idzie osadnik do stworzenia pewnej miejscówki. Wrogowie pokonani, super. Tutaj zebrałeś, okej. Gdzie możesz dalej iść? Fajnie by było, żeby coś zebrać, może jeszcze tutaj widzę. No to idź tutaj. Ty pokonałeś wrogów, super. Jest dobrze. A iść tutaj odkryj może. Jak już jesteś blisko. Nadal jest problem z tym metalem, mimo że ekstrakcja się odbywa, to no nie jest za ciekawe. Może by się przydało drugi ekstraktor zbudować. To też jest jakiś zawsze plan, żeby zwiększyć produkcję w tym miejscu na przykład. Kolonista zachowuje się agresywnie, powiadacie? No, o co tu chodzi, że to z głodu, tak? Że dostaje mało jedzenia. Niech idzie do lekarza. No, super. Pasożyty, niefajna sprawa. O, jedzenie bardzo mało, no to trzeba będzie coś zaradzić. Między innymi zebrać to, co jest już. No, szybko. O, naprawiają się rzeczy powoli, znaczy, że materiały się pojawiają. No dobra. I teraz jak ktoś się pojawi, jakąś ocaleńcę, no to chyba będzie trzeba zabrać, bo to słabo będzie. Dobra, idź tutaj. Super, ktoś dorasta, okej. Okay. Tutaj też można by zebrać na szybko cokolwiek. Wiem, że mała ilość kolonistów, nie musicie mi przypominać, mała ilość żywności, też to wiem. Rozumiem. Co tam się dzieje? Specjaliści gotowi? Odkryłeś? Bardzo super. To idź, spróbuj tutaj może jeszcze. Dziwnie, został pokonany, dobra, ale ty już wracasz do kolonii. O, i można wybudować obóz badawczy. Dobra, zbuduj posterunek i badawczy. Badanie, osiągnięcie. Okej. Zawsze to jakiś postęp do przodu. Może tutaj coś? Produkcja masowa może? Jak się bada. Mało ludzi, mało żywności, mało wszystkiego. A zebraliście już tutaj, czy zbieranie? No, w kolonistów stało się starcami, no nie fajnie. Trzeba teraz czekać, aż się jacyś nowi koloniści pojawią. Tej wody nie ma? Dziwne.
A, bo pewnie trzeba będzie wybudować to. Tą stację wodociągową. W jakimś dobrym miejscu, żeby ona była. W tym na przykład niech będzie. Nie jest to ani najlepsze, ani najgorsze miejsce do tego, ale jak ma już być, to niech będzie tutaj. Brama się już naprawia? Naprawiona, już jest super. Wszystko wygląda, jakby się miało ustabilizować. Nawet drewno się pojawiło. Ciekawie się dzieje. Dwójka się urodziła. Ktoś się staje starcem. No. Może się uda jeszcze odbudować to, co straciliśmy. Weź zbierz teraz, bo mamy tylko 11 żywności. Pytanie, czy możemy zbudować szklarnię? O właśnie. Grupa ocalałych. O super. Przyjmiemy was. No wszystko. A ciebie wyślemy na mapę. I ty byś poszedł z kimś walczyć. Na dobrą sprawę. Tutaj chyba ktoś się pojawi teraz, tak? Dokładnie. To idź. Tutaj w ogóle niby były pełne miejsca pochówków. No nie, no coś już się zwolniło. Zadowolenie nawet się poprawiło. O dziwo. Dobra, tutaj się beton odzyskuje. W ogóle macie z czego? Macie jeszcze. A, niedużo już. Tu będzie można zasiać coś, co dużo będzie i szybko rośnie. Bo marchewki będą lepsze. Wielki biznes. Handlarz się pojawił. Coś masz jeszcze? Nie no, nie możemy. O, opad radioaktywny, super. Mamy sporo leków, więc powinno być dobrze. Domy też się wybudowały. No i super, no. Można to wyburzyć. Budować szklarnię. Mamy beton? Nie, no nie mamy tych podzespołów. Ktoś gotowy do działania? Co tam odkryłeś? Dobra. To trzeba też naprawić. Może się uda. Wszystko, co miało się naprawiło, więc wygląda jakby, no faktycznie sytuacja się ustabilizowała obecnie. Jedynie co z jedzeniem słabo. Turbina wiatrowa. A właśnie, może jakieś badanie odnośnie energii później by się dało zrobić. To będzie tutaj? Chyba tak. Oto. Osiągnięcie. Okej. Nie można opracować? Czemu? To też. A to pewnie trzeba te oba. No to dodaj. Badaj, dobra. To jak będziesz miał te jednostki badań, to wybadasz. Okej. O, żywności spoko. Opłaty radioaktywne się zaczyna. No nie za ciekawie. Myślę, że powinno być dobrze z uwagi na to, że mamy szpital polowy. Wędrowny kupiec. Co tam? No nic z tego, nie mamy nic obecnie na handel. Ktoś ciekawy, naukowiec? Nie. Nie chcę naukowca. O nie, i te wszystkie. Nie
mogę z nich korzystać. Korzystasz z podzespołów. To chyba mógłbym gdzieś to robić. Podzespoły, ale tylko, że ty korzystasz z 20 podzespołów, no nie fajnie. Może gdzieś tutaj? Albo tu? W tym miejscu? Ty się wyleczyłaś? Jeszcze nie. Okej. Ludzie głodni chodzą. Albo... Pola są niedostępne. No to myślę, że to już będzie koniec. W tym momencie. Nie mamy świń? Co ty gadasz? Przecież były. Opad radioaktywny się skończył, super. Weź ty, spróbuj może pozabijać trochę tych myszy. Na jakiekolwiek pożywienie. Z głodu umierają, no nie fajnie. Jakieś zwierzęta tutaj może? No też nie widać. O, dobra, tutaj są jakieś jelenie. Dobra. I tutaj mi potrzebne, żeby przenieść obszar w to miejsce. Czterech z promieniowania i dwóch z wygłodzenia. I co, już wyzbieraliście to? Dobra. Gdzie wy zapolowaliście w końcu na tego jelenia, czy nie? Chodź i weź tego jelenia. Specjaliści gotowi do działania, okej. Job done. Ty to przeszukałeś, no to idź teraz to paliwo możesz zbierać. Mission complete. I ty odkryłeś tutaj. Dobra, to idź tutaj dalej. Z głodu. No nie fajnie. Dobra. I teraz przeniesiemy ciebie w to miejsce. O Jezus. Niedźwiedzie? Niedźwiedzie. Może więcej obrońców? Umiera z powodu głodu. Super. Będzie można wyzbierać z nich pożywienie. Wygłodzenie. Dobra. Pojawia się jakieś pożywienie, ale pewnie od razu zostanie skonsumowane. Dobra, wyślij na mapę i ciebie też wyślij na mapę. Specjaliści gotowi do działania. Dobra, wy spróbujcie może tych milicjantów pogonić. W dwójkę. Dokładnie w tym miejscu, w ten sposób. Okej. Kolejny z głodu umiera. Wyzbieraliście już to? Nie. Ale próbujecie. Jeszcze trzy się zostały. Dobra, napraw. Jak ci się uda. Już było tak dobrze. Pola już działają. Weź wyzbieraj to, co jest. Coś jest przy bramie. A, specjalista został pokonany. No super. Nawet nie wyskoczyło, że jest zagrożony. No nic ci nie mogę zaoferować, niestety. No super. Same porażki. Dzisiaj. Dobra, ty odkryj tutaj. Okej. Dobra, wyzbieraliście już tutaj, tak. No to idź tego niedźwiadka. Zbierz.
96 kolonistów, no nie fajnie, ten sporo dzieci, czyli naprawdę brak siły roboczej może być w pewnym momencie. No ale szczęśliwi są, tak? Ojejku, pokręcony jest trochę ten system szczęścia, jeżeli o to chodzi. No ale co się poradzi? Uważam, że są szczęśliwi z bycia w tej kolonii. Nie wiem, co jest takiego szczęśliwego, ale są szczęśliwi, tak? To jest najważniejsze. Dobra, wyślijmy ciebie na mapę. I idź tutaj. Dobra. Chwilowo są stabilni z jedzeniem. Może dlatego, że jest mniej osób, które będą go potrzebowały. Coś w tym może być. Jak wolnych pracowników. No, też ja bym się cieszył, jakby byli wolni pracownicy, ale no, nic się nie poradzi, tak? O, meteor jeszcze. Uderzył. Po prostu super. Co, brak energii? Dobra, jak będą materiały, to zbudujesz. Wrogowie pokonani i tutaj odkryty jest teren. Co, to chyba będzie wszystko z odkrytego terenu. Super. Kontynuuj ataki. Widzisz chyba jeszcze jeden tutaj. Dobra, ty idź tak. I ty idź, pomóż. Super. Dobra. Domy są. Teraz trzeba czekać, aż znowu nazbiera się. Ktoś się dziwnie zachowuje. Idziesz do lekarza. No okej. Trochę słabo, że nie ma pracowników, no ale no... Brak tregarzy zmutowanych dwóch, żeby zwalać składy. No coś się dzieje, no ale no... Czy ma się tak dziać? Miejsce pochówku jest pełne. No okej. Stacja ekologiczna. Źródło wyczerpane, okej. Dobra, wróciliśmy w miarę z jedzeniem na dobre tory. Mogę coś... O, specjaliści są gotowi do działania. Co tam wyzbierałeś? Okej. No to teraz idź metal wyzbieraj. Dobra, jest dobrze. Nie jest najlepiej, ale jest dobrze i to najważniejsze. W szpitalu polowym nie ma pracowników. Miejsce pochówku pewnie jest pełne. Tak i tak. Nie, to nie jest pełne. To w sumie może zbierać. Może jakieś, nie wiem, zwierzątka? Albo jagody? No niezbyt. Dobra. O, duże wirniki już się badają. Okej, magazyn posterunku, tartak. W sumie te najważniejsze mają pracowników, budynki. Specjalista jakiś? Naukowiec? Niezbyt. To się buduje, chałupa jest. Tutaj domy puste stoją. Cóż zrobisz? Może jakaś grupa ocalałych pod bramę? Nie, słabo. Dobra widzowie, ale myślę, że to już będzie... O, wrogowie pokonani, to jeszcze tutaj sprawdzimy. Okej. Kontynuuj ataki, ty wrócisz do kolonii. Ty się wycofasz.
powrót do kolonii i ty też się wycofaj i powrót do kolonii. Wracając, myślę, że to już może być koniec tego odcinka. Zachęcam do oglądania następnych oraz poprzednich odcinków, do komentowania, do zadawania pytań w komentarzach odnośnie filmów i tak dalej. Więc żegnam oraz cześć.